Podobnie jak w przypadku wszystkich istot żywych, potrzeby żywieniowe roślin zmieniają się w trakcie ich cyklu życiowego. Optymalizacja żywienia rozpoczyna się od dostosowania do stadium wzrostu rośliny poprzez regulację wielu mechanizmów żywieniowych. Ten poziom kontroli stał się rzeczywistością dzięki nowemu biostymulującemu kompleksowi aktywnemu ze Światowego Centrum Innowacji Grupy RUE. Iris jest opatentowaną cząsteczką humusową, która zawiera trzy biostymulujące składniki aktywne. W fazie startowej uprawy macierz chroni składniki aktywne, których uwalnianie jest kontrolowane przez produkcję wydzielin korzeniowych. Składniki aktywne są uwalniane w zależności od potrzeb rośliny. W fazie wzrostu Iris działa głównie poprzez kanał dolistny. Kompleks organiczny reaguje z woskami kutykularnymi w liściach, ułatwiając wchłanianie składników aktywnych przez roślinę. Ceyrus 1 stymuluje produkcję cytokinin, które pobudzają rozwój korzeni i liści oraz fotosyntezę. Rezultatem jest optymalny wzrost roślin. Ceyrus 2 aktywuje geny, które produkują ATP, roślinny generator energii, wspierając wchłanianie i transport składników odżywczych, jednocześnie poprawia ogólne funkcjonowanie roślin. Ceyrus 3 ułatwia produkcję przekaźników chemicznych zaangażowanych w mechanizmy odporności roślin na stres. W rezultacie roślina utrzymuje swoją produktywność nawet w warunkach stresu. Iris. Biostymulacja dla maksymalnej wydajności Twoich upraw.